pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Zaczniemy od sztuki przez wielkie S, bo czas się odchamić. Przed wami Mr. D. Klep. Siedzi na ławce z Tigerem i się na mnie patrzy. Kiedyś mówiłem i to się nadal nie zmieniło, nie rozumiem tej współczesnej sztuki. W komentarzach znalazłem kilku współbraci, do których ta ironia tak samo nie przemawia. Chociaż są i tacy, którzy to rozumieją, a przynajmniej tak twierdzą. Chociaż jest kilka momentów, które naprawdę mi się podobają. Ania Rubik pasuje do tej roli idealnie, a jazda na psie zamiast na białym koniu ze swoim księciem dresem będzie moim ulubionym fragmentem. Twarzy, o śmierci już nie marzę. Product placement. You know what I mean? Jak powinno wyglądać lokowanie produktu? Naturalnie, praktycznie niezauważalnie. Przeciwnie niż tutaj, w klanie. Chcesz sprawdzić, czy jest masło? Jest twardy kamień. Akurat skończył się smalec cioci Stasi. A próbowałaś to? Sklepowe? Nie, dzięki. Masz, spróbuj. Gryza. Prawie jak od cioci Stasi. Prawda? A to smalczyk roślinny. Tak to napisali. Prawda? Prawie jak u cioci Stasi. Och, come on! Co to kurwa jest? Gdzie ta akcja? Gdzie te emocje? Gdy uświadamiają sobie, że zabrakło smalcu od cioci Stasi. Smalec. Kto to jada na śniadanie? Ty? Gdzie? Smalczyk roślinny. Proszę bardzo. Na zgodę. Daję ci to, co mam najlepszego. Po takich przeprosinach z takim smalczykiem nie można się już więcej obrażać. Prawie jak od cioci Stasi. Prawda? Na koniec filmik, muzyka, taniec. Zobaczcie. Co da zoeira mesmo, mamu? Me chama que eu vou, né? E eu quero mostrar pra vocês que eu posso sair do lado da Babi, da Carol e da Renatinha, viu? Jak to skomentować? Gej! No co ty? Nie pomogłeś. Tak, ciężko zaistnieć w internecie. Najważniejsze, trzeba być uzdolnionym. A czy on dobrze tańczy? Ocencie sami. Z mojej strony mała podpowiedź. Chłopie, człowieku, jesteś chudy, dlatego może więcej smalczyku. Może być... Smalczyk... roślinny. I zmień podkład muzyczny na ten, który jest na topie. Może być ten. Idealnie. To by było na tyle w tym poszukiwaczu. Jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie pełne filmiki, macie w opisie na dole. My się widzimy za tydzień na YouTubie i codziennie na Facebooku. Trzymajcie się. Na białym koniu ze swoim księciem dresem będzie moim ulubionym fragmentem. No wiem, miałem nadzieję, że nie zauważysz. A fragment, gdy jadą na białym psie. Idealnie do tej roli, a jazda na białym psie. Jezu, jakim białym psie? Jeszcze raz. Product placement. You know what I mean? Motherfucker?